Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Profesor Uniwersytetu coraz mniej poważany. Z przeglądu rankingów poważania zawodów z ostatnich lat wynika, że profesor Uniwersytetu jest coraz mniej poważany. Przez długie lata, zarówno w PRL-u, jak i III RP, profesor uniwersytecki miał najwyższy prestiż społeczny, ale od roku 2013 ustąpił pierwszeństwa strażakowi. Dwa lata temu profesor spadł na piąte miejsce. Poważani profesorowie z II RP, ocaleni mimo strat wojennych, stopniowo byli eliminowani w wyniku czystek politycznych i czynników biologicznych. Roztopili się wśród profesorów postępowych, często pełniących obowiązki profesora, ale dzięki propagandzie prestiż profesora był nadal wielki. Po latach ludzie w końcu się zorientowali, że tytuły u nas nadawane nie mają wielkiej wartości, a pożytek społeczny z nich jest niewielki. Tym bardziej, że w rankingach innowacyjności jesteśmy w samym ogonie Europy. Pozycja profesora w rankingach i tak wydaje się zbyt wysoka, a to między innymi ze względu na pomijanie w nich zawodu taksówkarza. Kilka lat temu w telewizji jeden z profesorów przekonywał, że procent idiotów wśród profesorów i taksówkarzy jest podobny. Może to bulwersujące stwierdzenie, bo gdzie tam taksówkarzowi do profesora? Jednak rzeczywisty stan rzeczy jest chyba jeszcze bardziej negatywny dla profesora. Wynika to ze sposobu selekcji zawodowej. Gdy taksówkarz będzie zachowywał się idiotycznie, nie będzie przestrzegał znaków drogowych, będzie jeździł po pijaku, to albo się zabije, albo straci licencję zawodową. A profesor, choćby mówił, pisał brednie, choćby zrobił karierę nieuczciwie, pozostaje profesorem dożywotnio. Niedawno spotkałem byłego taksówkarza, który założył prywatne muzeum geologiczne, a w nim umieścił wiele okazów skamieniałości, podobnych do tych, które mnie udało się zebrać. Ale moje okazy nigdy nie trafiły do uniwersyteckiego muzeum, tylko były niszczone przez profesorów w ramach realizowania przez nich subkultury kasowania jednostek dla nich niewygodnych. Trudno, żebym nie poważał bardziej taksówkarzy niż profesorów. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 21 lipca 2021 roku. Autor Józef Wieczorek. Appendix. Tekst jest bardzo krótki, a problem ogromny. Czeka na pełne opisanie w kontekście czasowym i przestrzennym. Nieco te sprawy przebijają się w setkach moich tekstów, także tych składających się na moją ostatnią książkę Plagi akademickie. Chciałbym jednak zaznaczyć, że w tekście publikowanym znalazła się jedna informacja przekształcona przez redakcję w formę nieco odbiegającą od mojej. W moim tekście było, ale moje okazy zamiast umieszczenia w uniwersyteckim muzeum były niszczone przez profesorów. W tekście opublikowanym jest: moje okazy nigdy nie trafiły do uniwersyteckiego muzeum, tylko były niszczone przez profesorów w ramach realizowania przez nich subkultury kasowania jednostek dla nich niewygodnych. Przed wypędzeniem mnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok 1987, w wyniku realizowania dyrektyw zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, kilka, może kilkanaście okazów z mojego ogromnego zbioru geologicznego, paleontologicznego, znalazły się w Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Oleandrach. Czy nadal się znajdują? Nie wiem, bo Instytut Nauk Geologicznych zmienił swoją siedzibę, a moja noga tam nie postępuje. Faktem jest, że po moim wypędzeniu
Moje zbiory naukowe, które nie byłem w stanie zabrać ze sobą, bo dokąd, były wyrzucane z piwnicy, niszczone, a kilka lat później w piwnicy widziałem zasieki z napisami grożącymi każdemu, kto będzie moje zbiory niszczył. Ktoś je bronił. Niestety wtedy nie byłem dokumentalistą i zdjęć tego stanu rzeczy nie mam. Faktem jest, że po wypędzeniu dwa plecaki z okazami zabrałem do mojej dziupli, małego mieszkanka, gdzie się zmieściły w łazience pod wanną i posłużyły mi do krótkiej pracy przygotowanej na międzynarodowy kongres. To były okruchy tego, co mógłbym zrobić w normalnych warunkach, ale jednak bez finansowania, rzec można na bruku, coś jednak zrobiłem. Dwie skrzynki z okazami wywiozłem poza Kraków, aby choć nieco zbiorów uchronić przed całkowitym zniszczeniem. Nie było to podczas okupacji niemieckiej czy sowieckiej, a jeno profesorskiej. Dla zbiorów naukowych nawet bardziej dotkliwej. Nieco o tym pisałem kilka lat temu w tekście Czy tylko Hans Frank? Faktem jest, że z całego mojego zbioru można by zrobić niejedną gablotę muzealną. Zapewne w większym wymiarze niż to zrobił taksówkarz, o którym wzmiankuję w tekście, mający zupełnie inne podejście do spraw naukowych od etatowych profesorów, finansowanych z budżetu podatników. A profesorowie, na to nie zważając, domagają się zwiększenia swoich uposażeń, argumentując, że innym obywatelom by się poprawiło, jak oni będą więcej zarabiać. Byle tylko nikt ich nie kontrolował, nie pytał o to, jak te pieniądze budżetowe wykorzystali, bo to by naruszało ich autonomię. Mimo że na ten temat mógłbym mówić godzinami, pisać kolejne tysiące stron, nie ma w tej materii zainteresowania świata akademickiego, ani świata solidarnościowego, kombatanckiego, walczącego słusznie o reparacje niemieckie za straty II wojny światowej, ale nawet nie prowadzącego inwentaryzacji strat akademickich wojny jaruzelsko-polskiej, nie mówiąc o konieczności reparacji akademickich, mimo że skutki degradacji domeny akademickiej odbijają się na wszystkich obywatelach. Temat ogromny, zainteresowania brak. Nikt niemal nie chcę znać prawdy, nie podejmuję nawet sprawdzenia tego, co ja mówię, piszę, dotarcia do tajnych przez dziesiątki już lat archiwów akademickich. Jest przemilczenie, kasowanie, wymazywanie, ewaporacja albo bicie poniżej pasa, co inaczej niż w brutalnym przecież boksie nie dyskwalifikuje. Brutalizacja świata akademickiego nie ma żadnych granic.